Witam. Kolejny dzionek. Jeden szczyt zrobiłem. I właśnie leci mój kolega odwiedzić mnie. Nie wiem, czy go widać. Chciałem zrobić kilka zdjęć. No. Jeszcze póki co pogoda dopisuje. Także. No, jeszcze dziś skończyłem tą kolejną jętkę, ostatnią. Wyczyściłem, pomalowałem i no i jeszcze ją tam skręciłem na śruby. Takie krótkie do drewna. Mówię, pogoda dopisuje. Cholera, muszę się wziąć jeszcze za ten szczyt. Mam nadzieję, że ogarnę go przed deszczami. Kurde, może zejdzie trochę niżej kolega. Zapozuję mu tutaj do zdjęcia. Może się uda coś zrobić. Fajny dzionek, aż się chce robić, tyle że no niestety idą ponoć kiepskie, zimne dni. No i kicha. Co, tamten szczyt udało mi się zrobić. Zaraz go pójdę pokazać. Tak myślałem o zakotwieniu tych płatwi w murze, ale doczytałem, że nie powinno się tego robić, gdyż drewno może się tam rozszerzać i kurczyć ze względu na jakąś tam różną wilgotność i lepiej tego nie zakotwiać, tylko podparcie, żeby miało z papy i tam trochę luzu. No generalnie dałem papę, owinąłem folią, no i troszeczkę zrobiłem taką poduszkę z betonu. Zaraz, kurde, kolega mi tu idzie, cholera, leci, znaczy się. O, zmierza locik. Zaraz go tutaj. A, kurczę, pod słońce. Ale. Dobra. Zdjęcie! Dobra. Jeszcze chwila. Kurczę, rozlało mi się trochę wody. Wąż wypadł z beczki, pompowałem. A, kurczę, zaraz muszę tu zamyć, bo dopiero co rozebrałem to rusztowanie. I muszę trochę ogarnąć, co by tutaj nie potykać. No i co ja tu mogę pokazać? Ściana szczytowa gotowa. Tutaj co ja tu zrobiłem? Trochę papą, poduszka betonowa. No i ściana szczytowa jest. Gicior. Kurde, nie wiem, czy uda mi się. Chciałem zalać te słupy. Słupy. O, przy oknie. O. Trochę mi dzisiaj zeszło z tą ostatnią jętką. Kurczę, nie wiem, czy to będzie gdzieś widać. Z tą ostatnią jętką. No i spróbuję trochę podmurować. To wentylacja z kuchni idzie przez wieniec do dołu wieńca. No i co ja tu jeszcze mogę pokazać? Zaraz, kurczę, podmuruję parę tych. No, także
fajnie, szpary za bardzo nie ma, na wcisk mi tutaj weszło. Weszła ta jęteczka, dociąłem ją tu elegancko. No i będę dłubał. Już tutaj, tu dam jeszcze jakąś taką krótszą troszeczkę. Mam tych śrub sporo, bo brałem szalunek wieńca od dołu. Także spoko. No i co, no i co, no. Trzeba rzeźbić jeszcze, póki pogoda jest. Kurczę, nie wiem, czy zdążę z tą pogodą. Cholera, tu mi się wody wylało trochę. Także niedobrze, niedobrze. Agregacik też tutaj, co by mnie nie popieściło. Tu mam, dobra, tu do radia. Też miałem z przetwornicy, ale wolałbym nie chodzić po wodzie z prądem. Kurde, no. Mi się wylało, no ale dobra. No co tu pokazywać? Nic, tylko zamieść. Odkręcić jeszcze te szalunki tych kołków. Znaczy płatwi. Tu zamiotę. Tu jeszcze muszę wyciąć bardziej. Jeszcze nie ma tej płatwi. Znaczy płatwi, nie wiem jak to nazwać, belki pośredniej. Dobra, to wezmę zaraz. Kurczę, bo te kawałeczki się jeszcze czasami przydają. No tu też syf. Tam jeszcze nasyfiłem sobie trocinami przy tej ostatniej płatwi. No co tu mogę pokazywać? W zasadzie nic, to byłoby na tyle dzisiaj. Spróbuję rzeźbić dalej ten szczyt, jeden z drugim. Znaczy jeden z drugim, jedna połowa i drugą może, ile zdążę. No to już na gotowo. Kurczę, jeszcze musiałem troszeczkę tą ostatnią krokiew przesuwać górą, tak minimalnie troszeczkę naciągnąć, bo wchodziła mi trochę na ścianę. No była w pionie, ale... była trochę wykrzywiona, także ją troszeczkę tutaj naciągnąłem liną i no też mi czasu zeszło z tym. Także powoli. No, bloczki już trzeba będzie nowe. Aha, tam jeszcze dwie śruby dokręcę z góry. Dobra, tu mam to, tu to, zaraz sobie kleju rozrobię i trzeba wykorzystywać pogodę, bo ponoć długo jej już nie będzie. Kurde, super, 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 hiper. No mówię, no. Robię sam na razie. Później do łacenia wezmę kolegę, ale na razie nie chciałbym, żeby mi się tutaj ktoś wtryniał i ktoś przeszkadzał. Jakoś się przyzwyczaiłem sam pracować. No i... kurczę, lubię takie dni, jak jest ciepło. Tu kota coś nie było ostatnio, nie wiem. Nie zauważyłem go tu nigdzie. Coś nie przychodzi. Może został gdzieś zamknięty w domu, albo... nie wiem. No, w zasadzie. Dobra, nie truję, biorę się do roboty. Biorę się do roboty. I... no, mało dnia jeszcze zostało, także kurczę, dzień krótki, niestety. Trzeba walczyć. O, tutaj poduszeczka. Tu winąłem folią, ale tu jeszcze w środek dałem pod ostatnią warstwę papy. Co by się ślizgało, czy coś. Tak doleję mniej więcej do połowy. Żeby tak... no żeby nie było w razie czego. Doczytałem, że lepiej nie kotwić, bo może to od tego mogą popękać mury i o, mogą pękać mury, także dobra. Mój stryszek na razie bajzel, ale może wieczorkiem jeszcze tu ogarnę, zamiotę z tej strony ten syf. Woreczki przykryję z betonem, bo kurde, nie wiem, czy zdążę. Fajnie byłoby jakiegoś słupa dzisiaj wylać, ale kurde, no nie wiem. Nie wiem, czy dam radę.
czy nie lepiej byłoby murować. I tak muszę domurować jeszcze tam kawałek o dwa bloczki z tej strony. No to zrobię wiaderko, zrobię sobie pełne wiaderko kleju, wyrobię ile wejdzie i no i przemyślę co dalej. Kurde, fajnie, już od drogi mnie nie widać, od tej drugiej strony tylko okno będzie, no i z boku. Dobra, a tu jeszcze trzeba jakieś schodki zrobić, albo płytę jakąś przybić, żebym tu nie wpadł. No i... no i to byłoby na tyle. To pozdrawiam. Jak może wymruję szczyta kolejnego, albo te słupy, nie wiem, może coś nakręcę. Na razie, cześć.